Pierwsza lokalizacja, którą odwiedzamy, znajduje się w Luksemburgu. Całkowicie zarośnięty domek, wręcz niepozorny. Okazuje się, że może być bardzo ciekawym obiektem. Dobra, wejdziemy do środka. No jednak się nie myliłem. Już na samym wejściu widzimy wyposażenie. Mogiel. Miele. Całkiem fajny piecyk gazowy. To wygląda na część gospodarczą. Zaraz poszukamy wejścia na górę i dostaniemy się do części mieszkalnej. Spiżarnia. O kurde, ile przetworów. Sporo tego. Musiała tu mieszkać duża rodzina. Widzę, że gustowali w wybornych winkach. 1959 rok, a tuż obok 1961. Dość wiekowe wina, więc albo dawno nikt tutaj nie zaglądał, albo po prostu kolekcjonowali stare wina. Chemia. Zobaczcie, jaka ciekawa lodówka. Kasia, znalazłaś coś ciekawego? Jeszcze nie. To jest taka biurko tam. Jeszcze nie jestem taka ciekawa. O kurde. Zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Zaraz tu wrócimy. W niektórych miejscach sufit się rozpada po prostu. Zobaczcie, tutaj podobnie. Liczę, że schody wytrzymają.
Jeden z pokoi wypełniony książkami. Musi już na lampa, żeby się trzymała na desce. I docieramy do sypialni. O kurde. I tutaj zaczyna się naprawdę niesamowity klimat. Jednak musimy uważać. Deski są przegnite. Żebyśmy nie spadli piętro niżej. No właśnie, na coś takiego liczyłem. Luksemburg. Dawno nie odwiedzałem. Teraz wiem, że dużo straciłem. W Luksemburgu czy Francji naprawdę można znaleźć perełki. O, kolejna sypialnia. Kurde, tu się wszystko rozpada. Naprawdę musimy być ostrożni. O, jaka ładna toaletka. Czerwony marmur. W szufladach nadal są prywatne dokumenty. O, a tutaj kolejny pokój. Zobaczcie te dziury. To znak, żeby nie stąpać po tych deskach. O kurde. Zobaczcie. Ściana runęła całkowicie. Niewielki piecyk emaliowany. Ale jaja. Zobaczcie, że żelandor nadal wisi, piękny, mosiężny. Niewielki, ale właśnie chyba taki miał być. Ale klimat. Zobaczcie, pokój z widokiem na ogródek. I kolejne przejście. Wejście na strych. Klimat zanika. To jakieś miejsce nieużywane najprawdopodobniej. Nie wiem, czy warto w ogóle wchodzić na strych. Wszystkie deski są przegnite. Dobra. Ze strychu zrezygnujemy. Ale ten klimat tutaj. Wow. Po prostu wow. Kurde, ale biurko. Troszeczkę już zdemolowane, ale nadal robi wrażenie. Drewniana lampa.
szafa. Czy tutaj był zegar kiedyś? Możliwe. 1791? O kurde, ale data. Całkiem możliwe, wygląda na starą. Cygara. Kurde, jaka lampa. Piękny musiężny żylandor. Kajmy są chyba w izbie. Przetwory. Gazety. Wszędzie pajęczyny, a jaki dorodny pajączek. O, ładny. A tu jego kolega. Bardzo stare zdjęcie, ale ledwo widać już, kogo na nim uwieczniono. Całkiem ładny kinkiet. To jest ta część zawalona, na którą trzeba uważać. Dobra, myślę, że możemy powoli kończyć eksplorację. Myślę, że pokazałem wam wszystko, więc z czystym sumieniem mogę się zawijać stąd. Także widzimy się na kolejnej wyprawie. Tym razem był to Luksemburg, a ja lecę dalej. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia.